Dobrze, kochani, więc my już dojechaliśmy na miejsce. W ogóle jest już następny dzień, jest czwartek, godzina 17. Przez cały dzień nic nie nagrywałam, bo musiałam się tutaj rozejrzeć w okolicy. Byliśmy jeszcze w sklepie. Teraz jesteśmy nad stawem. Możecie zobaczyć. Mościk. Zaraz wam okolice pokażę, wszystko zobaczycie sobie. Siedzę teraz na ławeczkach, tutaj przede mną jest ognisko, które jeszcze nie pali, ale dzisiaj też będziemy zapalać. Ognisko będziemy robić. Kiełbaski kupiliśmy już, kaszankę kupiliśmy, karkóweczkę, także będziemy mieli ognisko wieczorem. I jak na razie, no to tak jak mówię, muszę się tutaj rozgościć trochę. Dawno tutaj nie byłam, chyba ze 3 lata minęły, a to też 3 lata temu byłam tylko na chwilę tak przejazdem. W sumie po dzieciaki tylko przyjechaliśmy 3 lata temu tutaj. I tak to wszystko wygląda. Fajnie jest w ogóle. Jest dużo takich dziwnych zwierząt. Jest na przykład pawie są. Są dwa pawie, też wam później pokażę. Ale jeszcze nie widziałam ogonów tych pawi, tylko widziałam, po prostu łaziły sobie tak. Jest naprawdę całkiem fajnie. I dużo jest... Poczekajcie! Rzuć okulary jego. Okulary mam rzucić do pływania. Tylko gdzie one są? Gdzie masz okulary? No i co ja mówiłam? A i później wam też pokażę, gdzie mieszkamy, pokoik. Niestety wiatr jest znowu. Dzieciaki biegają na golasa, prawie że na bogaciach. Kąpią się właśnie, a idzie jakaś burza chyba idzie. I tak jak mówię, jest niestety wiatr i będzie mnie niestety zakłócał ten wiatr, bo nie mam mikrofonu specjalnego. Mogłam sobie kupić taki mikrofon do nagrywania. Dużo fajniejsze filmiki by były, a tak to niestety z dworu za bardzo nie mogę nagrywać, jak jest właśnie wiaterek. Więc na razie jest fajnie. Pokażę wam teraz to jeziorko, które tutaj mamy. Jest naprawdę fajnie. Bardzo mi się to podoba. I w ogóle jak takie powietrze jest, czyściutkie. Super jest. Zakrywam trochę mikrofon, mam nadzieję, że coś to pomaga. Bo naprawdę dosyć duży wiaterek jest. Poczekajcie chwilę. I jest. Cicho! Dajcie mi powiedzieć. A, i łódeczka jest. Zaraz wam pokażę łódkę, już pływaliśmy. A w ogóle w nocy nie mogłam spać, po pierwsze, a po drugie była straszna burza. Taka burza, że aż potem mi się przyśniła. Strasznie się bałam, bo cały dach, nie wiem co tam się ruszało, jakieś blachy na dachu. Strasznie wiało, w ogóle grzmoty. Niesamowite było, właśnie niesamowita burza była w nocy. Więc pokażę wam tylko łódeczkę teraz. Nie będę za bardzo kamerować, bo mój mąż jest w samych gaciach, w samej bieliźnie, więc chyba sobie nie życzy. Tutaj jest pomost, tak jak widzicie. Łódeczka. Pokażę wam, jak mój młodszy synek pływa łódeczką sam. Mariuszek! No pomachaj nam! I on ma 9 lat! Marianek! Pomachaj! I pływać potrafi dobrze, nie? Nie umiem. Bardzo dobrze potrafi pływać, nurkować. Fikołki robi w wodzie. Też umiem. No i do tego jeszcze łódką pływać. Mariuszek, tutaj. Masz zdolności wodniste. Dobra, i teraz obydwoma. Obydwoma już. A teraz drugi, 11-latek pływa. Co to jest? To nie jest jezioro, to jest staw. No. A mnie nagracie? Który się przybliża? Ogólnie nagrywaj tak jak teraz. Hej mama. Mogłabyś tak do przodu teraz płynąć? No mogłabyś, tylko trudniej ci będzie, ale spróbuj. Łatwiej jest człowiekowi ciągnąć za wiosła. Tak, ale łatwiej jest człowiekowi ciągnąć za te wiosła, niż pchać. Ale mam pupę. Jak się pływało? Super. Teraz jak się pływać? Nie, Mariusz, to kurzy. No i powiedzcie mi, czy nie jest super? To będzie łatwiej pływać, bo będzie przód w górze. Łatwiej się pływa też. Łatwiej jak Tomek usiądzie na tej drugiej stronie. Jeszcze muszę
Muszę wam powiedzieć, że dzień przed wyjazdem byłam w sklepie i byłam u mnie tam w centrum handlowym. Podeszłam do Kiko i do Hebe i tam sobie kupiłam kilka rzeczy. Wzięłam je w ogóle ze sobą. Tutaj jest jeden z tych dwóch siatek, co przyniosłam. I tak jak mówię, w Kiko byłam, kupiłam sobie kilka kosmetyków. W ogóle dużo przecen jest, bardzo dużo. Minus 70%, minus 50%. No i kupiłam kilka kosmetyków dla was na rozdanie. Między innymi na przykład cień. Ten cień, który mam, który bardzo, bardzo mi się podoba. Ostatnio robiłam z nim makijaż. Będziecie mieć teraz na rozdaniu lakier do paznokci. I tuż do rzęs. No. A i kupiłam sobie jeszcze taką dużą maskę, coś takiego jak krem latte, tą litrową, tylko że z keratyną. Jeżeli ją miałeś, to napiszcie mi oczywiście, jak się u was sprawdzała, bo nigdy nie miałam, a keratyna dobrze mi działa na włosy, więc mam nadzieję, że ta też będzie, bo tamta latte nie za bardzo się sprawdziła, nic mi miłego nie robiła na włosach, tylko po prostu ładnie pachniała, a tak to włosy były, no wręcz brzydkie po niej, nie podobało mi się kompletnie. Więc tak, i wzięłam statyw, żeby nagrywać jakieś filmiki właśnie w plenerze. Na razie tutaj właśnie mam stół, zobaczcie jak to wygląda. I postawiłam sobie krzesło na stole. Zrobiłam sobie statyw taki. A to są chrupki moich synów. Bo oni lubią takie chrupki jeść. A to mój mąż. No, więc siedzimy. Zaraz sobie grilla zrobimy. Ognisko. Ognisko, ognisko, jak ja dawno ogniska nie robiłam. Tu jest jakieś drewno, to znika na drzewo, tam jest. Nie wiem, ale tam mamy patyki takie, zobaczcie. To się chyba nadziewa kiełbaski na to, nie, Marcin? Czekajcie. Jakieś imprezy integracyjne czy coś, o. Ludzie. Później wam pokażę w ogóle, jak ten domek wygląda. I tam jest taka wielka sala właśnie i tu ludzie przyjeżdżają na takie wyjazdy jakieś integracyjne. No kiedyś rzeczywiście, kiedyś większe się wydawało. Ale jest spora ogólnie. Coś ten drom. W ogóle w tym roku jakoś tej wody jest tak mało w tym jeziorze, nie? Tak, trochę odparowało. Odparowało, bo jak byliśmy 3 lata temu, to było naprawdę głęboko. A teraz mniej więcej jest 1,30 m na środku, więc nie jest źle. Nie mamy się co martwić o naszych chłopaków ogólnie. Tomek, pomóż mu, no on się drze. Ale my się bawimy, a ja nie chcę. Co to za dzieci, matko boska. Mariusz, co się dzieje? Jakiej pomocy ty potrzebujesz? No to przestań, ale nie drzyj się, bo cały czas krzyczysz pomóż, pomóż i to wygląda tak, jakby się topił, dziecko. Zaraz przybiegnie ktoś, sąsiad jaki, pomyśli, że ktoś się topi, bo krzyczy pomóż, no, dokładnie, pomóż. No. Dokładnie. Weź, kontroluj trochę. Pamiętam o przyjedzeniu? Pawie wziął? No właśnie chcę Pawia wziąć. Tam są dalej? O, przepraszam. A, tu ja stamtąd se pójdę. Co? Stamtąd ja pójdę. Tam. Ja nie wchodzę. No czemu? Nie, bo ja się boję, kur. Czego? Podziobę mnie. Nie chcę! O matko! Kurę. No to chyba idzie. Można wejść. A to się idzie, Kuba. O, idzie Kuba. Kuba? Kuba. Piesek? Chodź Kuba, chodź Kuba. O matko, a on reaguje? No. Już tu wlepać. Chodź Kuba, chodź. Na imię reaguje? Kuba! Topa. Kuba! A rozłoży piórka, czy nie? Rozłoży, jakiś ja się, liczny, ja o matko. Boi. A może zaraz rozłoży. Piękny. Ale kolorowy. Kuba! Dobra. Jaki ładny, zobacz, niebieski, co? Śliczny jest. Tak? Może się będzie. Ale to. Tak, dla ozdoby, czy. Ozdoby. Tak? Czy jajka są z nich, czy coś jest, czy nie? Jajka to dopiero samica niesie po 3 latach. Aha. Samiec po 2 latach dopiero jest płodny do tego, żeby. A ile on ma? On ma 2 lata. Akurat będzie miał 2 lata. A samiczki miałam po 1,5 roku. A samiczka też jest? Dwie. Ma w tym wybierać. Chodzą tak, to chodzą za nim przeważnie. Tak. Śliczny jest, co? No, jak rozłoży. To tamty taki to biały, dopiero. To nie, nie gąsiory, tylko te pawie? Nie. Tamte te białe to są indyki amerykańskie. Indyki, o właśnie, no, indyk. Tak, o tym mówiłam, nie? Są czerwono takie. No, 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 no. Biały. Mądrze się filmowany patrzy. Filmowany jesteś. O, zobacz, jak biegnie, jak śmieszny ten. Jak szybko zasuwa, nie mogę nadążyć nad nim. Tak, tam już jest. Coś ty. Już nie ma. Nie dałam rady go sfilmować nawet.
Cześć kochani, witam was ponownie. Wczoraj nic nie nagrywaliśmy, bo byliśmy zajęci sobą, byliśmy jeszcze w mieście w międzyczasie. Robiliśmy zakupy, siedzieliśmy przy ognisku i w ogóle fajnie było. A dzisiaj znowu siedzimy sobie od rana tutaj przy jeziorku. Dzieciaki się cały czas kąpią jeszcze, ani razu nie weszłam do tej wody, bo ona jest trochę taka, no wydaje mi się, że ona jest kwitnąca, wiecie. To woda po prostu kwitnie czasami, nie ma tam jakichś, nie wiem, glonów czy czegoś, tylko że ona jest taka już brązowawa i dzieciaki się kąpią, a ja nie chcę do tej wody na razie wchodzić. Zobaczę, może się jeszcze wykąpię później. Na razie tak, wysmarowałam się w ogóle filtrem 20 i tutaj narysowałam sobie 50 serduszko. I ciekawa jestem, czy to... Kurde, no. Przeszkadzają mi dzieciaki, no. Wygłupiają się. No i wysmarowałam sobie serduszko 50. Zobaczymy, czy tu wyjdzie taki coś. Ale tatuaż! Poczekaj, bo ja coś nagrywam! Cicha bądź! No, to tak zrobiłam. A i chłopaki też sobie chcą, tylko jakoś na razie na słońcu nie siedzą. W ogóle wysmarowani są oczywiście, wiadomo, bo jest dosyć mocne słońce, trochę chmur jest, ale to słońce i tak strasznie opala, bo ja czuję po sobie, że jestem już spieczona. Tak to wygląda. No zobaczymy, czy mi wyjdzie tatuaż. Później zobaczymy. Sama jestem ciekawa. Zrobiłam serduszko, jak widzicie. No taka głupotka mała. Możesz? A ty mnie możesz sobie mi plecy nasmarować? Zaraz, no. Poczekajcie chwilę. No muszę Marcina nasmarować. Bo się spali. Plecki, pupkę. Pupkę, tak. Jak dzidziusiowi. Dobrze więc, dziewczyny, na razie to tyle. Osa mi tutaj atakuje. Idziemy teraz coś zjeść, bo jest pora akurat obiadowa. Potem sobie zrobimy jeszcze ognisko. Wczoraj nie nagrywałam żadnego ogniska. Byliśmy właśnie wczoraj, robiliśmy grilla, ognisko, siedzieliśmy do późna. Troszeczkę sobie piwa wypiliśmy nawet. Ale siedzieliśmy nie sami, tylko z wujkiem Marcina. Jeszcze tam parę osób było i no po prostu nie nagrywałam, bo pewnie sobie nie życzyli, a mi było głupio nagrywać tak przy kimś. Więc tego nie nagrałam i pokazałam wam tego pawia, tylko niestety do tej pory nie rozłożył swojego ogona, a to jest po prostu najciekawsze w pawie, prawda, ten piękny ogon. Tylko taką ma szyję właśnie niebieską też właśnie nagrałam wam i muszę wam powiedzieć, że on na swoje imię reaguje. Normalnie wujek wołał do niego: Kuba, Kuba, chodź tutaj, Kuba, coś tam, i on normalnie przybiegł do niego, więc to jest bardzo fajne, że ptaki są takie kubate, nie? A jeszcze muszę wam powiedzieć, że w sobotę przyjeżdża teściowa. My wieczorem wracamy do Warszawy i w przyszły weekend wyjeżdżamy sobie nad morze. Prawdopodobnie do Karwi, ale nie jestem jeszcze pewna. Musimy wybrać miejscóweczkę, ale na pewno sobie wyjedziemy we dwoje, żeby odpocząć. Bo mówię wam, tutaj niby jestem z dzieciakami, niby odpoczywamy tego, fajnie, ale z nimi to się nie da, bo cały czas od samego rana do samego wieczora to jest mama, mama, tata, a coś tam, a to, a tamto, wiecie, no to nie da się odpocząć z dziećmi, no niestety taka jest prawda. Te z was, co mają dzieci, to wiedzą, przynajmniej te dzieciaki w wieku szkolnym, no to już po prostu wiecie. No i tak, więc sobie wyjedziemy razem właśnie nad morze. Na parę dni, przynajmniej na 4-5 dni tak planujemy. Dobrze, więc na razie. Całe jezioro dla nas, wyobrażacie? Cudownie. Dzisiaj znowu pływam na łódce. A ja najlepiej z tatą. Tak, Marianek najlepiej. Z tatą. Mariusz ma ksywkę Marian, tak? A ja mam ksywkę Marian. Tak. Ja się do mnie przyszedł. Spójrzcie, z kim ja tutaj jestem. To jest Misio, tak? Misiek jesteś? Misiek. Jaki wielki pies. Jaki wielki. Pokaż się tu. Lulu tam jest? Gdzie jest Lulu? Tam, przy drzwiach. Przy drzwiach? Jego nie widzę. A, z tamtej strony. Au, au, au. Dobra, cześć kochani, witajcie wieczorem. Zaraz będziemy robić ognisko i grilla. Zaraz was zabiorę ze sobą i pokażę wam za chwileczkę jeszcze miejsce, gdzie mieszkamy. To są dwa fajne budyneczki. Zwierzęta już wam pokazałam. Tutaj Misiek był ze mną, taki wielki pies. Zaraz wam go też pokażę. Bo wujek ma bardzo dużo zwierząt, naprawdę. Ile tutaj jest zwierząt i to są takie dziwne zwierzęta. Na przykład te pawie, co wam pokazywałam niedawno. I wujek jest w ogóle kolekcjonerem takich fajnych, starych rzeczy, vintage. Na pewno wiele z was było ciekawe właśnie tych rzeczy, co on tutaj ma. Bo takie stare radia na przykład, albo stare regały, jakieś bryczki. To jest mnóstwo takich rzeczy właśnie, takich starych, vintage'owych. Żelazko jest takie, jak bardzo, bardzo dawno, jakieś, nie wiem, nasze pra, 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 babcie miały.
Więc tak. I byliśmy przed chwileczką jeszcze w sklepie. Pokażę wam teraz, jak to wszystko wygląda, bo akurat jesteśmy sami. Idź już, ja idę po coś. Moje dzieciaki tu biegają. W ogóle to wydaje mi się, że tutaj w Mławie i w ogóle gdziekolwiek jestem, gdzieś ładne, świeże powietrze, słońce dociera mocniej do skóry, bo strasznie się spaliłam. Jestem cała zjarana, a siedziałam na słońcu tyle samo, ile siedzę w Warszawie. Byłam wysmarowana filtrem, a mimo tego, zobaczcie, cały dekolt, ramiona, twarz mam całą czerwoną. Po prostu tak się spaliłam. Byliśmy na słońcu 4 godziny, ale to też nie na całym słońcu, bo pod parasolem siedziałam, w cieniu, były chmury, zachodziło słońce i tak dalej, więc około 5 godzin byliśmy na powietrzu, a tak się spaliłam, że normalnie nie wiem. Mam nadzieję, że niedługo zbrązowieję, bo jak na razie to wyglądam okropnie. Cała czerwona jestem. I to też mi się wydaje właśnie, że przez to, że tutaj jest takie ładne powietrze i nie ma tego smogu, tego wszystkiego, takiego, co jest w Warszawie. I po prostu słońce może mocniej dociera do naszej skóry niż właśnie gdzieś tam w tych dużych miastach przeważnie. Więc pokażę wam teraz, jak to wszystko tutaj wygląda. Dobra, i teraz wam pokazuję dom wujka. Tutaj on mieszka. Taki ma domek dwupiętrowy. Tam dalej są właśnie zwierzęta, czyli kury, jakieś pawie, gąsiory, jakieś takie różne dziwne rzeczy. Znaczy różne rzeczy, no. Zwierzęta po prostu różne dziwne. Tutaj są te dwie bryczki, takie właśnie bardzo starodawne. Stoją, oczywiście nieużywane, bo tu wszyscy samochodami jeżdżą, ale to właśnie stoją właśnie takie dwie bryczki. Tutaj mamy piękne kwiaty na środku podwórka. Tutaj w tym są koty również tutaj. Tutaj mieszkają właśnie w tym budynku. To jest nasz samochodzik, a w tym domku my mieszkamy. My mieszkamy akurat na górze, tylko nie z tej strony mamy okno, tylko z drugiej. Tak to wygląda. Tu jest kuchnia. Tu mój syn wyłazi. Też zjarany, jak nie wiem. Czerwony. Tak, FIFA Rafa. Idziemy się kąpać. No, jest 20 godzina, idziemy się kąpać po ciemku. 21. Bo tutaj jest to jeziorko, co wam pokazywałam. I tam jest tak płytko. Dzieciaki mają dotąd wodę. Więc naprawdę jest fajnie. Nikt się nie potopi. No dotąd bym powiedziała. Mariusz ma dotąd, no. Dobra, i tak to wygląda tu pięknie. Ogólnie ładnie to jest zagospodarowane miejsce. Bardzo ładne. Tutaj jest w ogóle, w tym miejscu jest taka duża sala konferencyjna. Przyjeżdżają tutaj ludzie na przykład z jakichś firm na jakieś spotkania takie integracyjne. Ła! Zobaczcie, w czym ja tu łażę, bo wróciliśmy przed chwilą ze sklepu, jeszcze się nie przebrałam. Jestem w szpilkach, a co zobaczcie, syn kocie łby na całym podwórku. Jak debilka chodzę teraz, ale zaraz się przebiorę. I tutaj jest ten właśnie stary taki traktor. Tak to wygląda. Tam są jakieś takie, nie wiem, koła, jakieś takie starodawne maszyny pochowane właśnie w krzaczkach. Ogólnie bardzo ładnie to wygląda. Pewnie ja tego nie pokażę, tak jak powinno być. Ale naprawdę jest bardzo ładnie. Także tak to wygląda pięknie. Mam nadzieję, że nie zasłaniam wam mikrofonu paluchem. Teraz jest mi troszeczkę lepiej nagrywać, bo jesteśmy, tak jak mówię, sami. Jest dwóch tylko chłopców, taka rodzina Marcina dalsza. I oni są w tej chwili na górze. A my mamy całe podwóreczko dla siebie. Ten taki odgłos świński to był właśnie odgłos mojego syna wchodzącego do domu. Takie chrumknięcie, nie wiem, czy to słyszałyście, czy nie. Więc pięknie jest ogólnie. A tam dalej, w tamtą stronę, idzie się właśnie na ten staw. Niedaleko jest. Z 50 metrów, coś takiego. No. Idziemy sobie ognisko robić. No i tutaj się idzie właśnie tędy, za tą szopą, co staliśmy. Tak. Tu mamy takie piękne pole. Tutaj również. I właśnie tą dróżką do końca się tu idzie, niedaleko. I jest właśnie ten staw. Już Marcina nawet słychać i dzieciaki. A i mamy piękny zachód słońca w ogóle. Zmieniłam sobie buty w końcu. Bo w tamtych nie byłoby mi zbyt wygodnie. Ale wiecie, no, chciałam się trochę pokazać w mieście, jak to mówią. No, więc założyłam szpilki.
chłopaki się kąpią. Jak to jest normalnie tak fajnie, mówię wam. Już się ściemnia i będziemy sobie pływać po ciemku. No, ciekawie będzie. Pokażę wam wszystko tutaj. I doszliśmy właśnie tą dróżką. To jest ten dom, co tam byliśmy przed chwileczką, koło niego. Hop. A tu mamy to jeziorko. Zaraz tu ognisko sobie rozpalimy. Kiełbaski są, kaszaneczka oczywiście, piwko. Tak to wygląda. Hop. Za ciemno jest, chciałam jeszcze nagrać coś, ale już za ciemno było, wiesz. Nic nie było widać. Wiesz co, jutro sobie tu przyjdę po prostu sama, tak, i sama sobie nagram. Jedno picie lodowate z lodówki. Jeszcze chłopaki tam siedzieli, kupię mi było przy nich. Ja do ciebie mówię. No. Mówię, że tu jest jeden napój zimny z lodówki, tu jest jeszcze resztka też chłodna. Dobrze. Tu kacki. Nie wiem, chcesz kaszankę czy coś. To jest dla nich, do piwka. Do piwka. Karmi. Chłopcom też kupiliśmy piwko, tak, owszem, będą pili, karmi, zaraz wam pokażemy. Tak, zaraz im powiecie, że w tym piwie też jest alkohol, ja wiem, ale w syropach na przykład... Patrz, takie dno mają, żeby tak stać. W syropach na kaszel i innych również jest alkohol, także nic złego im nie robimy. Nie wiem. No. W kompocie. No dokładnie. No tak jak mówię, na przykład w syropach na kaszel też jest alkohol i tyle samo co w tym piwie, także nie ma się co martwić, że się upiją. Ale bardzo chcieli, no to co tam. Lepiej, żeby z nami wypili pierwsze piwo niż z jakimiś dzieciakami obcymi, nie? Mówię o bezalkoholowym. Talerzy nie wzięliśmy? Dwa tylko mam. No. Jak jest ciemno, to on traci ostrość niestety. Idziemy sobie tu po moście teraz. I wskakujemy do wody, nie? Hop. Bym chyba płakała, naprawdę. Jakby mi aparat wpadł. Ach, nie mam nikogo innego do nagrywania, tylko ciebie. Skacz! Woohoo! Słupcio, jaka woda? Ciepła. Ciepła woda? Ej, pomóż mi. Ciepła woda. Ja się topię. Mariusz, przestań głupoty gadać. Tak mówię, no to jeziorko jest naprawdę tak płciutkie w tym roku. Tata! Na 1,30 m chyba najgłębiej tutaj jest. Co? Słyszycie i tak od rana do wieczora. Mama, tata, mama, tata, mama, tata! Okulary ze stołu. A! Ta tu jest gramna fruta! Podaj mi okulary ze stołu. Nie, nic ci nie podam. Podaj, bo chcę ci koka zrobić. Kiedyś mi ktoś... Po co? Nie mamy sztućców, żadnych noża, ani dwa widelce, ani dwa talerze tylko. Nie, chce mi się już iść. No ale ja muszę kroić kiełbaskę. No. To ja pokroję, a ty leć. Szybciej będzie, jak pójdziesz. Nie ja mam kluczyków. Ja muszę przy jedzeniu kroić, więc mówię, że nóż jest potrzebny. Ja będę rozpalał w tym czasie. No Marcin. Nóż może być plastikowy. I we dwa talerzyki jakieś takie papierowe. Ojku, nie widzicie, i muszę lecieć z powrotem. Przydać się na to. Tak, ciekawe. Oj, ja pierdzielę. Wracam do domu niestety, bo mąż talerzyków nie wziął. W ogóle się trochę boję, chyba tutaj nietoperze są, co? A zawsze mama mi mówiła, że nietoperze w włosy się wplątują, więc trochę się boję w sumie. O, już jest tak ciemno, że nic nie będzie widać zaraz. Czekajcie, jeszcze was rozświetlę troszeczkę. Chodź. Dobra. To już jest najjaśniej jak może być. Bardziej chyba nie da się. Jeszcze może być chyba ISO 12000, ale to już będą takie zakłócenia na filmie, że się nic nie da obejrzeć. Więc tak to wygląda. Wy w ogóle widzicie troszeczkę jaśniej niż jest naprawdę. Bo tak jak mówię, to ISO ustawiłam i tak dalej, więc ja mam jeszcze ciemniej niż wy tu macie. No. Mam talerze. Niosę sztućce, talerze. Czele mi się plastikowe, ale wszystkie się zużyły niestety. Czekajcie, może ja wam tu oświetlę siebie. Siebie. W ogóle nie chcę się śmiać, ale tutaj niestety niektórzy trochę zaciągają. Na przykład jedna kobieta taka przyjechała i na przykład zamiast tak, to mówiła jo. No. Nie będę się śmiała, bo to no, ludzie różne mają tutaj przyzwyczajenia, tak? W
każdym miejscu w Polsce w ogóle ludzie inaczej mówią. Dobra, jesteśmy z powrotem. Jeziorko. Mój mąż. Tata. Pomachaj mężu. Rozpaliło się? Nie, jeszcze nie. Rozpala ognisko. Pięknie. Ale ty się tylko... Nagraj mnie, mami! Ja cię cały dzień nagrywałam, to Mariusz. Cały dzień. Nie wzięliśmy żadnych trocin, żadnego rozpalenia. A właśnie, bo wujek mówił coś tam o tych trocinach, tak? Że mamy wziąć. A ta butelka, co tu leżała z podpałką? No już polałem. Ach ja! No to... Wow. Dobra. Nie, ja tu już nie chcę iść. Nie, bo ja chcę tam wyjść i stanąć tam na... Nie będę już szła, nie. Zresztą ja nie wiem, gdzie są trociny. Dobra, później wam porobię jeszcze parę zdjęć, bo na razie to już nic nie będzie widać, naprawdę. Szkoda nagrywania. No, do zobaczenia. Dobrze, więc moi kochani, widzicie, ja już jestem w domu, jesteśmy po przyjeździe, wczoraj przyjechaliśmy. Muszę jakoś tego vloga zakończyć, ponieważ tam nie dałam rady po prostu zakończyć vloga. Po pierwsze, nie miałam ani czasu, ani możliwości, żeby nagrywać. Chciałam troszeczkę czasu spędzić właśnie z dzieciakami, z Marcinem. Nie mieliśmy czasu po prostu, żeby nagrywać. Bateria mi się rozładowała, w ogóle zapominałam cały czas ją podładować. I był w ogóle straszny wiatr na dworze, więc też nie było mowy, żeby nagrywać gdzieś w plenerze. Niestety. Takie życie, a w domu nie było sensu po prostu, żebym tam nagrywała po prostu w czterech ścianach. Wolałam z dzieciakami spędzić ten czas. Więc tak jak widzicie, jesteśmy już na miejscu, jesteśmy w domku. Przyjechaliśmy, w ogóle teściowa też przyjechała trochę wcześniej. Miała przyjechać wieczorem, a się okazało, że przyjechała z samego rana, więc w ten dzień też takie zamieszanie było małe, więc też nic nie nagrałam. No ale trudno się mówi. No jak byliśmy sami ostatnio, w zeszłym roku byliśmy sami właśnie w Ustce, to miałam więcej czasu, jakoś tak inaczej ten czas spędzaliśmy. Było co nagrywać i było jak nagrywać przede wszystkim, a teraz tak z dziećmi to nie za bardzo jest możliwość taka. No zresztą było bardzo fajnie, tak rodzinnie i nawet nie miałam ochoty, szczerze wam powiem, nie miałam ochoty w ogóle wyciągać aparatu i coś nagrywać. Więc tak. I tak jak mówię, przyjechaliśmy wczoraj, robiliśmy pranie, już tutaj pranko leży. Trochę ogarniemy wszystko, pozałatwiamy parę spraw i mamy zamiar co parę dni, może na weekend, wyjechać jeszcze na kilka dni nad morze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie. Mam nadzieję, że jak będziemy sami nad morzem, to więcej będę mogła nagrywać, więcej będziecie miały do oglądania po prostu. Bo tam zresztą nie było nic ciekawego do pokazania, no oprócz tego podwórka, pawia i tak dalej. Raczej taki był wyjazd bardzo rodzinny, taki spokojny, w spokojnym otoczeniu. Nic nie zwiedzaliśmy, także no nie było co pokazywać szczerze. Więc tak, za kilka dni prawdopodobnie szykuje mi się kolejny wyjazd, tak jak mówię, z Marcinem. Mam nadzieję, że wszystko się uda. W ogóle my zamierzamy nie jechać tym razem do Ustki, tylko gdzie indziej, do Karwi. Ja w Karwi byłam z 10 albo więcej lat temu, byłam w ogóle na kolonii czy tam na obozie. Właśnie byłam w Karwi. Tutaj pokażę wam mojego słoneczka kochanego. Moja kocinka, to jest Boryłeczka. Zresztą znacie ją na pewno. A jeżeli jesteście ciekawe, co było z kotkami, to koty, no, troszeczkę jest zezłuszczona, bo tak jak mówię, no, one zostały tutaj w domu, niestety nas parę dni nie było. Sąsiadka wzięła klucze i doglądała koty, wypuszczała je, dawała im jedzenie, miseczkę i tak dalej. Także kilka razy dziennie przychodziła do nich. No i Baryła jest trochę zła właśnie na mnie, że ją zostawiłam te parę dni. Tęskniła podobno bardzo. Dobrze, więc tyle. Mam nadzieję, że vlog się wam troszeczkę też spodobał. No ja nie jestem jakąś specjalistką w nagrywaniu vlogów, tak szczerze wam powiem, ale staram się jak mogę. Także mam nadzieję, że filmik się wam przydał, podobał, znaczy może przydał, nie bardzo, ale może wam się podobał po prostu. Dobra, dziękuję wam za oglądanie, pozdrawiam was i do następnego.